spokoju, wytrwałości, miłości i zdrowia życzyli sobie członkowie Ełckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Dziś odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków związku. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, dzielenia się opłatkiem czy modlitwy. Mówi Alicja Bielecka, prezes Ełckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. U nas w biurze się odbywają co miesiąc spotkania członków naszego koła. Kto chętny, każdą pierwszą środę miesiąca. Ludzie przychodzą i właśnie na bieżąco rozmawiamy. Sporo nowych członków, bo jednak się każdego roku dopisują do nas nowi członkowie, więc tutaj integrują się w ten sposób, spotykają się z naszymi, spotykamy się po prostu razem bardzo w dużym gronie, no bo w biurze nie możemy tak dużo, nas się nie zmieści, a tak przy takich cyklicznych spotkaniach jest okazja spotkać. Ełckie Koło Polskiego Związku Niewidomych liczy 97 dorosłych członków i 6 dzieci. Oprócz nich na spotkaniu pojawili się przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Kurii Biskupiej w Ełku. Ci także życzyli zgromadzonym samych pomyślności. A czego członkowie Ełckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych życzyli sobie wzajemnie? Przede wszystkim zdrowia, wesołych świąt, żebyśmy spotkali się na drugi rok też w tym samym gronie, bo jest bardzo miło i no nie wiem wszystkiego, czego sobie życzą panie, panowie. Dużo zdrowia przede wszystkim. Błogosławionych świąt przede wszystkim, zdrowych, wesołych, w rodzinie, dużo uśmiechu i radości. Przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń, wesołych świąt w gronie rodzinnym.